Blisko 20 milionów złotych to kwota, którą każdego roku Lasy Państwowe wydają na sprzątanie śmieci wyrzucanych do lasów. Problem z odpadami to zmora każdego nadleśnictwa. W Kędzierzynie-Koźlu przy 4 uczęszczanych wejściach do lasu postawiono specjalne wiaty z pojemnikami na odpady. To inicjatywa w ramach akcji Zabierz Balast. Natalia Janus-Hempel. Prawie 50% powierzchni Kędzierzyna-Koźla to tereny leśne. Nic więc dziwnego, że to naturalnie i chętnie wybierane miejsca przez mieszkańców do spacerów i aktywności. Niestety tam, gdzie ludzie, tam i odpady. Stąd akcja Zabierz Balast. Ten pomysł tak naprawdę wyszedł od jednego z naszych mieszkańców, który przedstawił go dla pani prezydent Sabiny Nowosielskiej. Można powiedzieć, że ziarenko trafiło na podatny grunt i wykiełkowało z tego coś bardzo fajnego. Jest to taka inicjatywa, abyśmy wspólnie jako mieszkańcy wzięli odpowiedzialność za swoje lasy. I tak w 4 najczęściej uczęszczanych leśnych punktach miasta stanęły wiaty ze śmietnikami. Chodzi o to, żeby nie tylko zabrać ze sobą to, co wnosimy, ale zabrać ze sobą kilka znalezionych po drodze śmieci i umieścić je w pojemnikach. A jest co zbierać. Gdyby chcieć zobrazować to powiedzenie syzyfowa praca, to zbieranie śmieci w lesie jest to idealnym przykładem, dlatego że co roku zbieramy śmieci, ponosimy koszty rzędu 100 tysięcy złotych, tak na około, i zbieramy około 200 metrów sześciennych śmieci. Wiaty w pojemniki zaopatrzył Związek Międzygminny Czysty Region. Podstawiliśmy 3 pojemniki, 2 do selektywnej zbiórki odpadów, żółty do tworzyw sztucznych i metali, zielony na szkło i zmieszany na pozostałe odpady. Również zajmujemy się odbiorem tych odpadów. Balastem w lesie są właśnie śmieci, a uzdrowieniem sytuacji jest tak proste ich niewyrzucanie. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.